Dzień dobry Państwu, 26 lutego. Po raz kolejny sprawdzamy, jak pszczoły pracują na mączce sojowej. Proszę sprawdzić, jak wygląda pierwszy pożytek. Maszyna jeszcze ma trochę kilka. Na próby wysypałem kilka kilogramów, żeby potwierdzić to, co w Kanadzie uznają za ważną oczywistość. Proszę zobaczyć, jak formują podnóża pszczoły, jak wygląda sytuacja. Tak symulują użytek kulkowy. Myślę, że jest to jedno z lepszych rozwiązań, gdyż mąka solowa jest zdecydowanie tańsza od kulku. Warto nie wydawać klientom, a jaki zamiennik bardzo dobry stosować do pobudzenia własnej mąki. Pozdrawiam, Piotr Blauer.